Ktoś pytał w komentarzu, jak zmniejszyć ten pasek zadań w Windows 11, ponieważ jest bardzo duży i źle to wygląda, więc nagrywam. Od razu mówię, że ten sposób wymaga edycji rejestru, więc najlepiej zrobić sobie kopię zapasową tego. A więc tak, klikam sobie Windows R, wpisuję tutaj regedit, klikam Enter. Teraz otwiera mi się okienko i tutaj wkleję Wam w opisie ten klucz, czyli przechodzimy jakby do tej lokalizacji, czyli to sobie kopiuję i wklejam na górze tutaj, o, pokażę tak, i Enter, i teraz mnie to przenosi do tej odpowiedniej lokalizacji i tutaj, tak jak jest w tej instrukcji, jeszcze pokażę jak zrobić kopię zapasową tego, czyli klikam sobie plik, eksportuj i tutaj wybrana gałąź i na przykład kopia przed paskiem, żebym wiedział co zmieniałem, do dokumentów może być zapisz. Później, gdy będę chciał przywrócić, to po prostu plik, importuj i wybiorę sobie to. No i teraz przechodzimy już do edycji paska. A więc tak, klikam sobie prawym na puste miejsce, nowy, wartość DWORD 32-bitowa i ona będzie nazywać się TaskbarSi i Enter. Teraz klikam dwukrotnie na nią, ona się otwiera. System szesnastkowy, dane wartości. I teraz tak, 0 to jest mały, 1 to jest standardowy, 2 to jest duży. Więc 0, OK. Ono się teraz się to nie zmieniło, ponieważ muszę uruchomić ponownie eksplorator Windows, czyli klikam sobie prawym na ikonkę, menedżer zadań, więcej szczegółów, klikam gdzieś tu, klikam E, eksplorator, prawym, uruchom ponownie. No i teraz pasek się trochę zmniejszył. On jest teraz jak widać taki węższy, ale te ikonki są takie bardzo malutkie, więc no, jeśli ktoś chce, chociaż może nawet tak wygląda lepiej. Ta data też tu się śmiesznie przesunęła. Jeszcze może Wam pokażę jak będzie wyglądał ten duży. I uruchom ponownie. To jest standardowy pasek. O i teraz się wczytał taki duży. No teraz to już w ogóle taka wielka szłapa. OK, no a sobie wrócę chyba do domyślnego, ustawię 1. Tu jak wpiszę większą wartość niż 2, to i tak jest domyślny, już sprawdzałem to. Nie będzie tak, że on będzie jakiś potężny na pół ekranu, więc to już sprawdziłem, bo też mnie to ciekawiło. No i w tym filmie to wszystko. Jeśli chcecie jeszcze jakieś ustawienie zmienić w Windowsie 11, to piszcie w komentarzach i postaram się poszukać czegoś i nagrać. No i dziękuję za uwagę.